Cześć i czołem, tutaj Lisi Gracz i kolejny odcinek spore przed nami. Co się będzie działo? Skończyliśmy fazę cywilizacji i udało mi się, mimo tego, że wywalało mi grę, założyć, ubrać na kolejną fazę naszego sporaka. Tak więc, zapraszam do odcinka. Lecimy z intrem. A my wracamy do gierki. Przed nami przejście do kolejnej fazy, czyli budowa statku kosmicznego. Wow! Wszyscy się radują. No i okej. Okay. Udało mi się zdobyć religijną kwestię. Wybory dokonane na kolejnych etapach ewolucji ukształtowały tożsamość twojej rasy w momencie wyruszenia w kosmos. Twoje cechy wpływają nie tylko na wrodzone umiejętności, ale dały ci także unikatowe narzędzia w arsenale twojego statku kosmicznego. Ciekawe, nie? Dobra, religijne, no tam trochę się ponaparzaliśmy, zostaliśmy przy religii, czyli teraz powinienem być ekostrażnikiem? Coś chyba zepsułem. Gorliwiec fanatyczny. A, no, to jest dokładnie co chciałem. Dobra, to jest to, co chciałem zdobyć, bo to jest tak. Spory mamy coś takiego, że każdy etap naszego stworka wpływa na inny etap, dostajemy określone bonusy i na samym końcu gra podsumowuje nasze dostępy, żeby dać nam archetyp jakiegoś tam, nie wiem, archetyp kosmicznego kapitana, tak? Czyli w tym momencie będę miał taką umiejętność, że będę mógł wlecieć do ekosystemu wroga i jednym kliknięciem myszy po prostu go przejąć, więc to bardzo się opłaca i dzięki temu będę mógł trochę szybciej zdobyć pewne profity, nie? Tak więc przejdźmy do następnej etapu i stwórzmy nasz statek kosmiczny. No i dobra, zbudowali statek i idziemy go montować. To są nasze małe Japończyki i małe pajęcze odnóżka japońskie. Oho. No i zaczynamy. Dobra, jakby tu zbudować statek dla pajęczaków? To myślę, że tak, żeby pająka przypominał, nie? Tak, może. I jakieś odnóża by tu były? O, to będzie git. Hop. Mój Oronta ma tylko 6 tych, okej. To będzie ship idealny. Dobra, teraz trzeba zrobić jakiś kokpit. Jo, to ma tak być, to jest dobre. To jest dobre. To ma potencjał. Co to robi? To nic nie robi. Nie, to też trochę wygląda trochę nudno. A coś takiego może. Taki trochę skarabeł użyć, pająk, ale no cóż. Taki kraj, taki. Nie. Odpowiedź brzmi nie. Napęd cząsteczkowy. No dobra, jakiś napęd potrzebujemy mieć, nie? O! W naszym stateczku. Rurę. O! Dobra, coś jest.
Coś od samolotu może? No, śmigło to tak słabo, żeby dodawać mu. Coś właśnie jeszcze na dach by się przydało, może jakieś oświetlenie? Tutaj na pewno będzie ten... O, może jeszcze dodamy tego ringa. Jeszcze tego ringa. Tu naprzód robimy tak. Wygląda trochę jak zbity pies, ale... No cóż, no głupio by wyszło, nie? Tutaj przydałoby się jakieś drabinki na przykład zrobić, o takie cośki. Oj. Ale tu mam części jeszcze, dobra. Tak zrobimy. Coś takiego, drzwi jakieś trzeba zamontować, nie? I to by były jakieś drzwi. Drzwiopodobne, co się. Co to za pojebany spor? Najlepsza gra na świecie, stary. Robię teraz swój statek kosmiczny. Co to robić, co to dodać, to jest dobra kwestia. Gdzie są drzwi jakieś tu ciasne? Parownik, nie chcę parownika, może takie coś zrobimy, o. A nie, to widać, że to nie jest ten. Dobra, to z daleka będzie, to nikt nie zauważy. O, wyziewnik, o, takie coś zrobimy. Jo. To tutaj się wchodzi. O, elegancko, tu pajęczaki wskakują. Elegancko, tutaj jakaś lota jeszcze może. Nie, dobra, to tak musi wyglądać, dobra. Jakieś jeszcze mechanizmy może? O, płetwy, niech sobie pływa w przestworze, a monarty, żagla, walimy. Coś takiego może będzie gitem. Śmigło na dachu, żeby po prostu była animacja kręcenia czegoś. No i dobra. Czy ja mam tu jakieś... Okej. Teraz trzeba to pokolorować ładnie. Jakie tu mamy style? Żółty? Nie, oronta jest zielona, to jest coś zielonego, tylko takie... Jebitny ziluny, ziluny, jebitny ziluny. Paskudne te statki, jak cholera, dobra, jakiś ktoś statki tu przygotował? O, albo to sobie zaaplikujemy. Ojo, i od razu lepiej wygląda. Ju, dobra, zapisz, jak go nazwiemy. Ju, no chyba, że masz wektor, chcesz jakąś nazwę, dawaj nazwę na statek. Wymyślisz coś ciekawego? Dam ci 10 sekund. Albo chwilę może bardziej tak. Okej, okay, rozumiem, że nie chcesz się udzielić. No dobra, to go. No, zapisuję tu. O! Łasik, dobra, nie będzie. Nie mogę kropkować, no to nie będzie. Tak. No jest to. To jest łasik, nie łaski, kurde. Za dużo w tym mieście żyje. I masz. Tyka z PKS, elegancko, mamy swój stateczek, piękny, elegancki stateczek. Ku niebiosom. Jako gorliwiec, jak to brzmi głupio. No i poszli w kosmos. Nazwij kapitana, a no tak, bo teraz ten dodatek się uruchamia. Dobra. Karnik, kaszownia.
Mamy w kosmosie. Jej! Panel komunikacji. Ten wideo komunikator krótkiego zasięgu zapewni ci kontakt z mieszkańcami planety. Aby nawiązać łączność, musi znajdować się na orbicie. Pulsujący sygnał oznacza, że ktoś próbuje się z tobą porozumieć. Brzmi interesting. Dobra, dzwonimy. Ale oni fajnie wyglądają. Małe chińskie pajączki. Kuci, kuci, kuci. Umiem już pilotować swój statek teraz. Dobra, czy robi tego questa? To nie, w sumie umiem. Dobra. Kapitanie, załóż swój super kombinezon. Wysyłamy cię w kosmiczną podróż. Podejrzewamy, że nie jesteśmy samotni w tej galaktyce. Odebraliśmy dziwne sygnały radiowe z planety Likaon, krążącej wokół naszej macierzystej gwiazdy. Zbadaj to. Dobra. Udzielamy ci pochwały, kapitanie. Kontrola lotu bez odbioru. Pochwały? Chyba pozwolenia, jo? To Zaurus. Rektor, ty to masz pomysły. Gratulacje, zdobyłeś odznakę i tytuł kapitana. Hurra! To są oznaki, no. Które warto zdobywać, bo one ulepszają nasze sprzęty, nie? To jest takie skrócie. Dzięki nim możemy dostęp do lepszych silników. Nam zależy w tej serii, żeby dojść do serca, do centrum wszechświata. Okej, okay, mamy 100 tysięcy, no to go. No to lecimy tam, gdzie nam każą. A przeprawy tak wszystkie przestały być jakby oblegane. O Jezus, wyleć stąd. Dobra. Co? Menelaos obok mnie. Kurde, zajebiście. A to już jest wygenerowane losowo, to już nie, ja nie miałem wpływu na to, dobra. Jest. Lecimy tutaj. Hit, hit. Odebraliśmy. Kanał plus. 20 kanałów doszło. Dobra. Atakujemy temat. Pamiętajcie, że polołki, żeby zostawiać, nie? Jak są ktoś tu nowy. To rozbity statek kosmiczny, do tego emituje dziwny sygnał radiowy. Dobra, lecimy tam. Tam będzie trochę monotonna, grindowa gierka, nie? Dobra, jak się to skanowało tym, nie? Jezu, który to był skaner? Tu. No i się rozbił stateczek, no cóż, no głupio wyszło, nie? Kosmici, ale żadnych oznak życia. Zdaje się, żebyśmy cię nakreślili szyfrem jakąś dziwną, swoistą mapę. Chwileczkę, wrak uaktywni nasz promień ściągający. Za chwilę na pokładzie znajdą się jakieś przedmioty. Om nom. Zjadł, nie? Przemałem to. Rakiety i napęd międzygwiezdny, Ten napęd ma chyba zaprogramowane współrzędne uszkodzenia wraku, sugerują, że odbyła się tu jakaś walka. Ten statek został zapewne wysłany po pomoc jakiejś planety, ale jego załoga nie zdołała wykonać zadania. No. Ciekawe. Aha, dalej mam ten. Miasto badać, o. Gdzieś miasto powinno być z tego, co kojarzę. A, nie, dobra, mam opuścić. To czy było jakieś miasto i... Wstępniaki były wtedy jakieś normalne, nie? Dobra, gdzie mam lecieć? Mam po prostu wylecieć. No, okidoki! Lecimy! Te mele... Kurde, mogłoby się szybciej scrollować, szczerze powiedziawszy. No dobra, czy na Telis, czy na Kurette? Te mele... No, wyleciałem ten system gwiezdny. No, Alektis, czyli tutaj, dobra. Te dwa jedzonka, znaczy zwierzątka, one pomagają nam terraformować planetę daną, nie? Jeśli zdobywamy kolekcję zwierząt. Coś się pojawia na radarze, co to jest? Miasto! Okej, lecimy. I skanujemy, będziemy się zapisgać.
Skanowanie niczego nie dało, ale najwyraźniej wywołało jakąś reakcję. Radar pokazuje pewną aktywność. Kurde, ten efekt wtedy, nie? Co to jest? Skan musi uruchomić system obronny kolonii. Te roboty nie wyglądają przyjaźnie. Chwileczkę, odbieramy sygnał. Wykryto najazd Groksów. Wszyscy groksiańscy intruzi zostaną wyeliminowani. Kod Groks. No i dupa. Będzie wojna. No, będziemy się pizgać. Dwójka protonowe. Jest. Łatwo z wami. A, jeszcze jeden. Chcesz więcej? Chyba wszyscy. To by było na tyle z tej planety. No i wracamy na macierzystą, dać raport. O. Poleci tam jest sytuacja. No dobra, lecimy. Misja wykonana, no. Okej, dostęp do przypraw mamy. Misja wykonana. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami w galaktyce. Pozostałości wymarłych cywilizacji. Wrogie roboty strażnicze oraz Groksowie. Co to wszystko znaczy? Nadal jest tak wiele pytań bez odpowiedzi. Nasi uczeni rozbierają na kawałki napęd międzygwiezdny, by skopiować te technologie. Chcemy ci wysłać z misją eksploracji galaktyki i rozwoju naszego imperium. Tylko ty zdałaś odkryć tajemnicę naszej galaktyki. Chodzę, to miałem jakiś inny wybór. Musimy rozwinąć, czy tam bla bla bla. A no, kolonizator. Używaj chińskiego. Pinci ding! Jeszcze jedno, dobra. Na pewno darmo handel. No, trzeba ten. A, i jeszcze główny aspekt, czyli handlowanie, dealowanie przyprawą, nie? Tam tutaj jest legalne. Krzyż dla dzieci. Dobra. Perseusz. Bujamy się na Perseusza. Szybkie quest, szybkie quest. Bo to Bajabongo Krab. Bajongo Krab, jo. Przygody Bajongo Kraba w kosmosie. Co się dzieje? No i tak, nowy system gwiezdny nam tutaj prezentuje. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcać i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach. No to wiadomo. Niebieskie to chyba były nie totalnie do dupy, a czerwone jeszcze dało się coś wyratować. Nie, dobra. Ale na zielonych czemu łatwiej? Jak tu masz T0 tak samo. Ja bym wolał inną przyprawę niż czerwoną, no, no dobra. Na Hestię, no dobra, no to bujamy na planetę Hestię się. No i tak, mamy czerwoną planetę. Kolonizację można zakładać na planetach dowolnego typu, począwszy od jałowych księżyców, a skończywszy na żyznych oazach typu 3. Rozwijające się kolonie wydobywają przyprawę, którą można sprzedawać. No i właśnie, to jest cały aspekt handlu, czyli przyprawy. Musimy zdobyć planetę taką, żeby mieć różne przyprawy. Chyba biała jest najrzadsza z tego co kojarzę, a najbardziej opłacalna. No i na takiej podstawie zarabiamy kasę, czyli to jest takie grindowanie, żeby zdobyć lepsze przedmioty, żeby móc dostać się do centrum galaktyki, gdzie każdy z graczy spora uznaje jako koniec gry, nie? To jest ważny aspekt. Dobra, my jeszcze skolonizujmy to, zanim zakończymy odcinek. Ubierzmy sobie w pobliżu przyprawy, tyk tyk. No. I te planety różnią się od siebie, znaczy te kolonie różnią się od siebie, że jeśli mamy typ niski, no to mamy barierę, która pozwala sztucznie oddychać naszym mieszkańcom. Ale nie pozwala nam budować budynków, które jakby usprawniają proces wydobywania tej przyprawy, nie? Takie tam, potem będziemy się uczyć. Im głębiej w grę, tym będziemy uczyć się właśnie terraformować te planety. To też ciekawy aspekt. Panią zabawę. No i dobra. No, witaj kapitanie, planeta Hestia wygląda na odpowiednie miejsce na założenie kolonii. Cieszymy się, że możemy służyć tobie i naszemu imperium. Gratuluję kolonie planety Hestia, a nie nasze imperium należy się, bla bla bla. Takie pytanie. No i tutaj już nie mamy za darmo naprawienia, tylko na macierzyskiej. A i się zaczyna, ta rumuńska muzyka się zaczyna odpalać. Dobra, wychodzimy stąd. No kurde buja, nie? Ten wąsik
Kapelusz, chiński wąsik buja. Dobra, wracamy na naszą macierzystą planetę. O, mamy tutaj dostęp do przyprawy. Niebieskiej, git. O, pogratulować, tam jakiś kolejny deal, w międzyczasie mam pilne sprawy, co zająć, no. No, musimy zbadać, no dobra, no tak. Bla, 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 czyli po prostu to jest komunikacja, jak badać te sygnały. No. I tak, i kończy nam się, można powiedzieć, że ten odcinek, nie? Tak więc, wyruszyliśmy już w kosmos. Jest to ostatnie prosto, jeśli chodzi o spore, teraz będzie żmudny grind. Jeśli będzie on naprawdę tak żmudny, no to te odcinki będę jakby redukował to grindowanie, tylko będę jakby tak przemontowywać, żeby nowe rzeczy się pojawiały. No, żmudny grind, no to żmudny grind może być nużący. Spróbujemy jak najszybciej dotrzeć do centrum tej galaktyki, żeby grę zakończyć, bo dla mnie faza kosmosu nie jest ciekawa, choć galaktyczne przygody trochę ją jakby... ją poprawiają, tak? Tym bardziej, że teraz mogę się zalogować na serwery, bo sobie to naprawiłem, to będę pobierać jeszcze przygody innych graczy, które też wpływają na rozwój naszego kapitana, więc... może być ciekawie. Powiedzone, że jestem odpalony. Ale dobra, w międzyczasie. To było spore. A to byłem ja. Cześć. I czołem. Widzimy się w następnym odcinku.